Kozioł ofiarny w toksycznej rodzinie. Kozioł ofiarny to osoba, a mówiąc dosadniej obiekt, który w dysfunkcyjnej rodzinie niesie za sobą wstyd, poczucie winy, jest obiektem drwin, przyjmując raz za razem negatywne projekcje emocjonalne. Innymi słowy, taka osoba to worek treningowy całej toksycznej rodziny. Kozłem ofiarnym zwykle staje się jeden z nich. Dziecko, które kwestionuje wszystkie negatywne aspekty życia toksyka w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie. Może to być nawet pozorne lekceważenie, pozorne subtelności, a toksyczny rodzic zrobi wszystko, aby zniszczyć kozła ofiarnego. Poniżając go, uzależniając od siebie, zawstydzając, obwiniając i triangulując rodzinę przeciwko niemu. Często kozioł ofiarny staje się emocjonalnym koszem na śmieci dla całej rodziny, z którego może się wyśmiewać, kpić i obwiniać za całe znęcanie się nad samym kozłem ofiarnym. Kozioł ofiarny jak najszybciej powinien sobie uświadomić, że najlepszą alternatywą jest zabranie swoich rzeczy i trwale usunąć rodzinę dotkniętą nowotworem emocjonalnym ze swojego życia i nigdy więcej z nią nie rozmawiać. Wtedy kozioł ofiarny może po dłuższym rozbracie dojść do siebie. Jeśli będziesz trzymać się z daleka, nie będzie emocjonalnej remisji raka i w pełni wyzdrowiejesz.